O, to się nie da, prawda? I proszę bardzo. Żeby nie był żółty. Żeby nie był żółty, tak. Z tyłu już ciemno. Jak nie zamarzniemy. Nieprawda, co ty tu za głupoty opowiadasz? Ile razy jeszcze powtórzyć mu wegu piwaku? A teraz biegniemy z podziękowaniami dla naszych patronów. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. I wpadajcie do nas. W końcu spadł śnieg! Uhuu. I z okazji tego pierwszego śniegu wybraliśmy się na biwak w końcu. Schodzę teraz do naszego miejsca, które wybraliśmy na miejsce noclegowe, a za mną jedzie już... O. Tomek mnie opierniczył, że nie nagrywałam tego, co tu się działo. Auto dosłownie zsuwało się po nierównościach. Także zobaczcie nasze tutaj piękne boksowania. Stoimy sobie tam na górce. Ja powiedziałam Tomkowi kategoryczne nie, nie wjeżdżamy. Lepiej stanąć sobie troszkę dalej, ale bezpieczniej, żebyśmy dzisiaj mieli spokojną noc, tak? Pamiętajcie, żeby posmarować zamek na zimę jakimś olejem pielęgnacyjnym, bo może jutro się nie otworzy. Zamek został posmarowany, ale doszliśmy do wniosku, że wysmarujemy wszystkie ruchome elementy naszego namiotu. Bym tutaj nasmarował te elementy właśnie tutaj, to. Żeby troszkę pomóc temu się ruszać. Tylko trzeba uważać, żeby nie za dużo, żeby nie poleciało na materiał, bo nie wiadomo jak reaguje. Towarzystwo. Przyjechał właśnie, kilkukrotnie nas mijał tutaj pan, nie wiem, czy go z tej strony widać, dobra, nieważne. Pan sobie rozłożył teraz stanowisko wędkarskie. Także można o każdej porze roku biwakować, wędkować, kto jak chce. Przygotowaliśmy już sobie prawie miejsce biwakowe. Jeszcze kocyki. O właśnie, koce mamy, bo to wiecie, to jest nasz taki pierwszy prawdziwy biwak w zimie. I tak naprawdę to dopiero teraz testujemy, co nam się na takim biwaku przyda. I faktycznie mamy kocusie. Tu jest mój kocuś urodzinowy od mamy. A tu mamy drugi koc, grubszy. To jest drugi kocuś... A nie, ten. To nie jest ten. Myślałam, że ten gruby. Nie. No a tu jest drugi kocyk. Także tak jak mówiłam, mamy na takim zimowym biwaku już zupełnie inne wyposażenie. Pokażę wam, co tutaj przygotowałam za ten czas, kiedy wy oglądaliście taką przyspieszoną wersję. Mamy właśnie krzesełka, koce, nasz stolik i mamy nasze niezawodne ogrzewanie. Boże, ogrzewanie, co ja gadam? Palenisko przenośne razem z węglem i drewnem, które zakupiliśmy sobie właśnie dzisiaj w sklepie, którego nazwy nie będę wymieniać. A ja powiem. W sklepie budowlanym. No i najważniejsza rzecz, o której zapomniałam, namiot jest już rozłożony.
O, jak tak? Ochrzczę zimowo. Chrzci. Dostał. No dobrze, to trzeba coś zjeść. Namiot jest już rozłożony. Jest, zobaczcie tutaj, gdyby w nocy zerwał się jakiś wiatr. Mamy przyczepiony śledziami. Ej, co na to, żeby ładny widok. Zjeść? Możemy zjeść. Ładny widok na jezioro, gdzie już mieliśmy okazję spać latem. I co? Jedzonko mówisz? Tak! Jedzonko, myślałam o jakimś kulturalnym spożyciu. Ale przecież to się nie da, prawda? Jest jeszcze jeden problem, a może niedogodność. Siku. O! Tak będzie wyglądać nasza toaleta. Na stałe zamontowana tutaj dzisiaj. Ale może nie koło namiotu, bo jak będzie Marzena chciała dwójkę zrobić. Nie będę chciała. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. Szykujemy jedzenie. Dzisiaj wzięliśmy sobie specjalnie chyba na tę okazję przygotowane leczo. Jest to produkt przygotowany przez naszego znajomego. Dał nam na wypróbowanie, także Jacku, będziemy próbować. Ale coś wam jeszcze pokażę. Na wieczór szykujemy dla was niespodziankę. Nie, w sumie nie pokażę wam. Będzie wieczorem niespodzianka, tylko czekamy, aż się ściemni i zobaczycie, jak nasz namiot będzie czadersko wyglądał. To będzie coś niesamowitego. No, a my mamy pierwszy posiłek ciepły. Opa. Leczo. Powiem wam, że było ciężko go zagrzać. Ja już jestem troszkę zmarzłem. O, masz kinol, masz czerwony. Ale już jest wszystko przygotowane, także teraz jemy. Adek właśnie został zakończony. Tak. Musieliśmy włączyć lampę naszą. I... no co, czekamy, aż się zrobi ciemno, już będę wam pokazywał po raz 15 to samo. Wszystko jest ładnie. Poza tym, że jest zimno. Zjadłem to pieczne leczo od Wikinga i powiem wam szczerze, że brakowało mi tylko jednego czasu, żeby ono nie ostygło. Ale to też ma swój urok. Naprawdę jest dzisiaj ciekawie zimno. Myślę, że noc będzie minus 3, minus 4. Jesteśmy jeszcze tutaj na otwartej przestrzeni, także może ładnie wiać. Marzena, ciepło ci? No, w kocyku fajnie i kocyk to jest obowiązkowe wyposażenie, jeżeli chodzi o zimowy biwak. Ktoś zapomniał tych i tamtych, znaczy się ręczników. Dlatego, co się robi zimą? Myje się śniegiem. Tak, latem myliśmy piaskiem. A zimą myje się śniegiem. Tylko trzeba pamiętać, o... i proszę bardzo. Żeby nie był żółty. Żeby nie był żółty, tak. Słuchajcie, jest już ciemno. Wszystko jest jedno. No, nie jest zimno, ciemno. I o to właśnie chodzi, bo mamy ognisko. Piękne lampki za nami tak, się świecą. Tak, właśnie to jest ta niespodzianka, o której wam mówiłam. Dzisiaj zaopatrzyliśmy się w takie lampki. I mamy już specjalnie na tą okazję tego pierwszego zimowego biwaku iście świąteczny nastrój. Dokładnie. No bo jest już grudzień, tak? Last Christmas. Także, no powiedzcie sami, napiszcie nam w komentarzach. Czy to nie wygląda pięknie? Napiszcie nam w komentarzu, jak prezentuje się właśnie ten pięknie przystrojony namiot. No i co? My teraz powolutku już kończymy biwakowanie. Była tak. Kiełbasa, był live, także mieliście okazję z nami pogadać.
Ogólnie super nastrój, cieplutko przy ognisku. Przy ognisku cieplutko, ale jak się odejdzie troszkę dalej, to jest już naprawdę zimno. Włączamy zaraz webast, to widzimy się i wewnątrz, widzimy się jak sobie. W namiocie, tak. Tak, w namiocie, jak sobie coś tam porobimy, pooglądamy, może zagramy jakiś film, może o czymś pogadamy, nie wiemy jeszcze, także do zobaczycha! A teraz jeszcze pokażę Wam z bliska, jak pięknie wygląda nasz namiot. A ja tu jeszcze posiedzę. A nie, a ja zrobię herbatę. Namiot się nagrzewa powoli. Mam wrażenie, że jak już na dworze ta temperatura spada blisko zera, to ten namiot jednak nagrzewa się dużo wolniej. Czy mam rację? Myślę, że tak. To jest też kwestia oczywiście jak mocno webast to nadaje, ale dzisiaj nagrzewa się, podejrzewam, wolniej, bo jest nam zimno, ale tak to nagrzewa się trochę może tak samo, bo oczywiście temperatura z zewnątrz bardzo gra dużą rolę. Jeżeli wieje, to ta izolacja cieplna jest znikoma i ona tutaj, ta zimna powietrze też poniekąd wpada przez te otwory wentylacyjne. Ale już jest 15,2 stopnia, także powolutku dojdziemy do tej cieplutkiej temperatury 21, przyjemniutkiej, cieplutkiej. No, i sobie jakiś filmik, kawa, także jest 18:18. Wydaje mi się, że do 22 i spanko, zresztą jak widać. W sumie to nam się już chce spać. Ale ja przed chwilą tutaj z Marzyną rozmawiałem, pomimo tego, że nie byliśmy na wizji, że tak to nazwę, że 4-5 godzin w zimnym po prostu tak wykańcza, że no do spanka, co? Naprawdę. No myślę, minus jest że... taki, że ma w nocy padać od północy do 6 rano marznącym deszczem, także webasto przejdzie chrzest. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że dzisiaj odczuwalna temperatura, pomimo że mamy tu 22 stopnie, to jest co najmniej 3. Mi jest zimno. 3 nie, ale naprawdę ten namiot dzisiaj wypuszcza zimno, albo wpuszcza zimno tutaj. Wypuszcza zimno? Wpuszcza zimno. Wpuszcza zimno. Naprawdę, znaczy nie, potrafi się nagrzać za bardzo. Znaczy się dalej trzeba powiedzieć, że mamy w temperaturę wewnątrz 22 stopnie. Ale tak, doszliśmy do takiego wspaniałego wniosku i pomysłu, że... Zobaczcie. Czekajcie, podświetlę troszkę. No. A jak nie, to czekaj. O, ty podświetlisz. Dobrze. Czekaj. Już, o. Widać? Jest, tak, jest. Zobaczcie. Zrobiliśmy po prostu taką, nie wiem, wiatrołap czy przesłonę z kocyka marzeny. A tu pod tym oczywiście jest nasze wejście. I mam wrażenie, że od tego momentu zrobiło się dużo cieplej, gdyż raz, że zmniejszyła się kubatura, a że dwa, nie mam pojęcia dlaczego, jakby ten wiatr tutaj nie hulał. Usłaniamy też wejście, tak? Tak, także to jest bardzo fajny pomysł. Nie mamy namiotu wewnętrznego, ale to gra, to zdaje rezultat. A tymczasem mecz. Dziś gra Argentyna, Australia, jest na razie 1-0. Dokładnie. I powoli się szykujemy. Zmniejszam światło. Dobra, już. No i co? Szykujemy się już do spania, chociaż ja tam już małą drzemkę mam za sobą, bo było mi tak wewnętrznie zimno, że musiałam przespać ten moment. Także wydaje mi się, że mówimy co? Mówimy dobranoc? Mówimy dobranoc, widzimy się rano. Mamy nadzieję, że nie będzie całą noc padać, bo już zaczęło. Webasto ma swój chrzest, bo już na nie padało. Także jest okej. Także mówimy Wam dobranoc i widzimy się rano. Jak nie zamarzniemy. Buziaki. Pa. Dobra. 8 albo 9 rano. Dzień dobry. Było koszmarnie w nocy. Nieprawda. Co ty tu za głupoty opowiadasz? Było koszmarnie. To piekielne webasto co chwilę się włączało, żeby podgrzać temperaturę, bo było chłodno. No to chyba dobrze, co? I za każdym razem się budziłam. Także dlatego ta noc była koszmarna, ponieważ nie mogłam się skupić na spaniu. Było ciepło, ale bezsennie.
ubrojona w czapkę i wszystko, co potrzebne do zimna. Wychodzimy, a tu jest 21 stopni, a tam na dworze jest może z 2. Mamy już praktycznie po zimie. Jak widzicie, ten śnieg, którego wczoraj było tutaj pełno, już powoli stopniał. Dzisiaj był chrzest bojowy we Basto, gdyż całą noc sobie działało w deszczu bez jakiegokolwiek przykrycia, okrycia. Proszę bardzo. Jest nawet jeszcze widać, jest trochę mokre. Także... Wszyscy ci, co zadali nam pytania, czy to we Basto może działać w deszczyku bez jakiegoś przykrycia, nie, to znaczy, że może. Dla nas to też może nie było duże zaskoczenie, bo tak podejrzewaliśmy, że po to ma tą obudowę i w sumie w środku nie wiadomo, co tam mogłoby się popsuć. A padało od 9? Od 9 do 7 rano praktycznie. Przerwami także, ale faktycznie padało. Także padało całą noc i... Padało całą noc i jak widzicie... Dalej działa i jeszcze ogrzewa nasz namiot. Ja lampeczki rozwieszałem, a Marzena się zobowiązała, że lampeczki będzie ściągać. I powiem wam, że jak wczoraj się fajnie je rozplątywało, czyli zaplątywało, to dzisiaj rozplątywanie już jest dosyć uciążliwsze, gdyż... A jak następnym razem będzie rozplątywanie? Co takiego zaskoczyło nas tej nocy? Zimno! Raz, że zimno, a dwa... duży pobór paliwa z Webasto, ale o tym posłuchacie w filmie, który już się stworzył, bądź się będzie tworzył, ale link do niego zobaczycie teraz w prawym górnym rogu, jeśli już będzie gotowy. A teraz przed nami składanie namiotu. I składanie kropelek wody do ręcznika. Bo musimy go wytrzeć. A, musimy jeszcze wytrzeć namiot. Także zobaczcie, jak to robimy. Wiecie co, jednak nie pokażemy wam suszenia namiotu, gdyż zdecydowaliśmy, że... Halo, proszę pana, gdzie pan jest? No tutaj. Gdyż zdecydowaliśmy, że odpinamy tą powłokę przeciwdeszczową i zabieramy ją do domu, aby ją wysuszyć. Bo w sumie tylko ona jest mokra. Skoro możemy ją odpiąć, to tak zrobimy. Prawda? Tak. Gdzie jesteś? Tutaj właśnie. No i dobrze, wszystko jest odpięte, to teraz trzeba uważać, żeby nie pomoczyć namiotu. Pierwszy raz to robię, także... Znaczy nie pierwszy raz ściągam dach, ale... Pierwszy raz bierzemy go do domu. I zobaczcie, to jest nasza metoda. Wszystko schudkie. No jak teraz do auta to schować? To jest pytanie, Marzena, jak? Po zimowym biwaku zostało tylko wspomnienie z tego filmu, jak widzicie, resztki tak, śniegu. Miałem powiedzieć, że po zimowym, po nocy zostało też wspomnienie, bo śnieg się roztopił. Tak. Popadał też. Dziękujemy wam za obejrzenie tego naszego pierwszego zimowego biwaku. Ile razy jeszcze powtórzę zimowego biwaku? W tym sezonie. W tym sezonie, pierwszego. Jeżeli... Co jeżeli? Jeżeli wam się podobało, to zostańcie z nami, łapki w górę, bo nam jest zimno, także możecie nas wspomóc. Subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie, bądźcie z nami na live'ach. My was kochamy, wy nas kochajcie. Także co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!